Kalż, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnym brojaju, wracamy do gierki. Dzisiaj mamy jeszcze dwie postaci Gimli'ego do odblokowania na nowo. Pana bohatera mamy, zaczynamy z gromomieczem, 50 szczęścia, dostajemy 100% naszych obrażeń w walce, wręcz tymczasowo zamienia się w obrażenia od żywiołów w połowie fali. Prędkość ataku zmniejszona 1/4, dystansowych obrażeń w ogóle nie mam, inżynierii w ogóle nie mam i mniej PD. Taka ciekawa postać, ja ostatnio nawet szedłem chyba na obrażenia żywiołowe jakąś postacią z tego co kojarzę. I mega fajny mi się wydawał ta kosa błyskawic, grą mamy już zresztą, też jest chyba spoko, to jest lepsza kosa błyskawic z tego co kojarzę. Więc powinno być nieźle. Zazwyczaj mam dosyć spory problem, żeby dostać obrażenia żywiołowe. A tak to będziemy mieli jeszcze w miarę łatwo je ogarnąć dzięki temu, że w połowie fali będziemy zamieniali obrażenia kontaktowe na te żywiołowe. I mi się wydaje, że to raczej spoko będzie, bo pierwsze pół fali zawsze jest proste, a potem dopiero się muszę tam czymś martwić. Max HP. Mam dużo szczęścia, nie? 50 do szczęścia. To słoniątko jest idealne. Oczywiście, że tak. I kosa błyskawic. Lemoniada też jest super, ja bym jej nie zmieniał. Łagodny obcy, spoko, więcej pieniędzy. Lecimy dalej. To jest akurat build, który wydaje mi się, że będzie dobry na dużą ilość przeciwników, więc ten łagodny obcy powinien być git. Nie wiem tylko, jak sobie dam radę z elitką na tej postaci, bo te obrażenia odbijające się pociski bardzo dobrze działają na dużej ilości przeciwników, ale czy ja będę dużo bił jeden cel? Nie wiem, jakoś tego za bardzo nie czuję, ale mam nadzieję, że jednak będzie git. Grzyb. Wezmę 3 regena za 2 szczęścia, mega dobre jak dla mnie. 3 max HP znowu. Lemoniada, ujeżdż, jak jest drogie. Kosa błyskawic, łagodny obcy, zastrzyku na razie nie biorę, bo te chociaż 7 do obrażeń za 2 max HP weźmy. Łagodny obcy, zastrzyk i lecimy sobie na kolejną falę. Już mam 3 kosy błyskawic, każda odbija się jeden raz, zadaje 8 punktów obrażeń, a teraz się odbija 2 razy i zadaje 10. No nie wiem, czy się opłaca łączyć, no bo z drugiej strony mam tak to dwie bronie po prostu. Ale te pociski z gromomiesza w ogóle nic nie biją. 3 punkty obrażeń? Dlaczego? I spowalniają. No okej, okay, ale ty, te kosy błyskawic biją mega więcej. Z drugiej strony kosa błyskawic się synergiuje tylko i wyłącznie od obrażeń kontaktowych, a to się od i kontaktowych, i żywiołowych. I to zdecydowanie lepiej, 125%. No nie no, jakbym miał wybierać, to i tak chyba na te gromomiecze bym leciał. Te pociski i tak będą biły wystarczająco dużo, żeby tych przeciwników chyba tłuc. Spowolnienie spoko, a na pewno będę więcej bił. No pojedynczym celom właśnie, tak jak mówiłem, a to jest jedyna rzecz, o którą się na tej postaci jako tako martwię. Ciekawe jak duży jest ten slow z tego gromomiecza. Wydaje mi się, że tak naprawdę dopiero na bossie jakimś to zobaczę. Chociaż widzę, że ci przeciwnicy tutaj rzeczywiście się prawie w ogóle nie ruszają momentami. Dobrze to wygląda. 3 max HP znowu, na początku max HP zawsze dobrania. Łagodny obcy, zastrzyk. Pochodni raczej bym nie brał, ja bym leciał raczej w różdżkę, albo po prostu kiszkę i podpalanie. Lemoniada, kosa błyskawic, dynamit też jest chyba dobry. Są bronie żywiołowe, które eksplodują. Kurde, ale jak ja mam w ogóle zero obrażeń zasięgowych. Jak synergiowała się wyrzutnia nuklearna? Ona się chyba synergiowała całkiem nieźle od broni żywiołowych, z tego co kojarzę, więc przez pierwsze pół fali najwyżej po prostu nic nie będzie robiła. A potem i tak się przeciwnicy, jeżeli się zbiorą, no to wtedy strzeli i bez problemu większość z nich powinna zabić. Nie no, mi się wydaje, że całkiem nieźle jak na razie to wszystko wygląda. Jedyne co to tą kiszkę bym chciał i węże, żeby podpalać przeciwników. 2 do pancerza, spoko, bo nie mam nic. Słoniątko kolejne, to w ogóle robi robotę niesamowitą tutaj na początku. Kolejna kosa błyskawic, szaleństwo. No jest dobre ogólnie, nie wiem jak działa szansa nakryta na tych obrażeniach. Paralizator. No to też nie jest takie złe. Obrażenia ma nawet nie najgorsze. Bije chyba parę celi naraz z tego co kojarzę. Więc okej. No nigdy nie lecę praktycznie na paralizator. Parę razy go brałem w jakichś pierwszych podejściach, ale potem już stwierdzałem, że nie no, DPS jest zdecydowanie ważniejszy i ten paralizator jakoś specjalnie się nie przydaje. To jest taka broń bardzo defensywna. Ty, ale mega spowalnia ten pocisk z gromomiecza, albo mi się wydaje, ale naprawdę ci przeciwnicy to praktycznie stoją w miejscu. Jak będę miał gromomiecz, ten bullet time z moda, który zmniejsza prędkość przeciwników, ślimaka i brzydki ząb, no to elitki niektóre powinny stać w miejscu praktycznie, bo naprawdę będą miały
wtedy movement speed zmniejszony chyba jakieś 70% łącznie. Czyli dobrze. Czyli bardzo dobrze, nagrywa się, soraweczka taki trochę jestem utłuszczony, ale... Nie chciało mi się mieć włosów przed odcinkiem, po prostu. Dwa do pancerza, koza błyskawic, szaleństwo, paralizator, lecimy, Boże, jak jest gorąco, nie no, wiatrak włączamy. Staram się nie włączać wiatraka, bo za tydzień wakacji i się nie chce na wakacje, wiecie, po prostu rozchorować, a wiatrak zawsze jak chodzi, no to... mimo wszystko to... ciasto może być, no i to sobie złączymy potem. Wiatrak jak chodzi, to zawsze potem mam taką chrypę, gardło mnie boli, no nie chcę się rozchorować, zacząłem brać rutinoskorbin tran, to zaraz jeszcze jakieś będę brał te probiotyki, to dostałem info, nie pamiętam od kogo, ale ktoś mi polecał właśnie, że jak jedziesz do Turcji albo do jakichś takich w ogóle krajów, gdzie mają takie różnego rodzaju jedzenie, takie nietypowe dla naszych żołądków, czy to bardzo przyprawione, czy to jakieś mięsa ciężejstrawne, jakieś baraniny i tak dalej właśnie, no to bierz, zacznij brać tydzień przed wyjazdem probiotyk, tak jakbyś brał antybiotyk, bo to ci po prostu zrobi jakąś tam florę bakteryjną w żołądku, lepiej to wszystko będziesz znosił, a nie daj Boże będzie jakiś zły posiłek, to w ogóle będzie luz. I rzeczywiście, rok temu tak braliśmy i może dobry hotel trafiliśmy po prostu, ale nie było żadnych kłopotów. Ty czekaj, bo ja mam prędkość ataku zmniejszoną. Okej. Wyrzutnia rakiet. No ona jest beznadziejna. No nie, nie ma co. Bierzemy kolejną kosę błyskawic, zmieniamy dalej. Ciasto jest super. Magia obcych. No nie chciałbym brać tego minus do szczęścia, ale kurde, minus 8 do szczęścia za aż 8 HP i 3 regena? Dużo, no bym wziął. Kosa błyskawic, kolejna paralizator, którego nie mam niestety z czym połączyć i nie będę go łączył. Chociaż dobra, no się trafi kolejny, to złączymy na fioletowy. Ale no mówię, paralizator to nie jest broń, w którą chcę za dużo tutaj inwestować. Jest wąż na przenoszenie płomieni. Pazurowiec jest spoko i wsparcie społeczności też jest git. Mimo, że ten atak speed rzeczywiście mam zmniejszony, no to ze wsparcia społeczności potrafimy dostać czasami naprawdę jakieś absurdalne ilości tego atak speeda. Więc chyba worth it item i tak. Jajeczko jedno, jajeczko drugie. Jest elegancie. W ogóle nie ogarniam, że serio, ja już za tydzień będę na wakacjach. Nie mogę się doczekać. Jakoś w ogóle tego nie czuję. To jest niesamowite. Jak się nie ma wakacji. W sensie, że jak się kończy szkołę i się nie ma wakacji, to w ogóle inaczej się patrzy na świat. Jakoś nie wiem. Nie zwracasz uwagi. Między jednym miesiącem a drugim to wszystko leci, leci, bo codziennie pracujesz po prostu, nie? No właśnie, jak jeszcze weekendów nie masz, to w ogóle. Medal wezmę, bo mi się wydaje, że kryt nie działa na te obrażenia. Ale i tak będę leciał w kryta, jak się trafi. Szczęście weźmy, bo mamy już dwa słoniątka i one naprawdę fajnie biją. Wąż, magia obcych. Paralizator lepszy i cyberkula jeszcze, super. No dobra, lecimy dalej. Fajnie to działa, fajnie to wygląda jak na razie. Git, bo jeżeli mi zabraknie którejś ze statystyk obrażeń kontaktowych, a potem one się dopiero zamieniają na te obrażenia żywiołowe, no powiem wam, że te słoniątka i 50 punktów szczęścia na starcie robi robotę. No 50 punktów szczęścia to jest mega dużo. Czerwone szczęście to jest 20 punktów szczęścia, w sensie z level upa. Na maksymalnym poziomie level up czerwony 20 punktów szczęścia. Czyli to tak jakbyśmy dostali 2,5 upgrade'a czerwonego. 2,5 upgrade'a czerwonego na obrażeniach, to mi się wydaje, że jest 16%, 32% i 8,40% obrażeń. No to 50 szczęścia dostać na starcie, to tak jakbyśmy dostali 40% obrażeń na starcie. Mega dużo. Wyściółka chyba nie za bardzo. 12% obrażeń. No i super. Cyperkula na pewno. Pazurowiec. Paralizator fioletowy. 3 razy on bije. Naprawdę nieźle. Wsparcie społeczności. Macka. No kupię, ale jakoś nie czuję jej. Jesz. Dwa obrażeń wręcz. Spoko. Przynęta spoko. Żeton z kasyna spoko. Boże, za dużo itemów roluję, gdy nadal mam itemy zablokowane i powinienem je tak naprawdę kupować i tyle. Ale już dobra.
I tak jest git, nic się złego nie dzieje. Ty, i jak na każdym podejściu, ja mam teraz pociski z paralizatora, one mogłyby być przebijające, ale to nic. Pociski z gromomiecza i z tego sztyletu też mogłyby być przebijające i rykoszetujące. No to serio, na każdej postaci to jest najlepszy czerwony item do wzięcia. Pociski penetrujące, pociski rykoszetujące. No naprawdę, no nie ma innego itemu tak bardzo uniwersalnego jak ten. Bo na inżynierii kryt nie działa, bo na tym to nie działa. No nawet na inżynierię to działa, bo przecież wieżyczki przebijają wtedy, to jest niesamowite. Czy czuję różnicę na połowie fali? Nie za bardzo, ty, bo ja mam zero obrażeń. No tak, ja mam zero obrażeń, mam walce wręcz zwiększone jak na razie. I w ogóle nie mam obrażeń, ty. Dlaczego ja nadal tyle biję? Nie wiem. Ale jest dobrze, kurde, ziomek z itemem, nie dałem rady go dobić. 4 obrażenia od żywiołów, oczywiście, że bierzemy. 7 nakryta, 15 szczęścia, 9 max AP. Kurde, same dobre rzeczy, ja bym wziął 15 szczęścia. 45 zasięgu też spoko. Weźmy to z pracy społeczności. Jesz, przynęta, żeton z kasyna. Więcej wrogów, większa szansa na unik, mniej PD. O Jezu, ja już w ogóle nie będę miał PD. Niekoniecznie. Chociaż 10 na unik, więcej wrogów? Nigdy tego itemu nie brałem. Spróbujmy raz go wziąć. O, jest różdżka! No i różdżka leci za paralizator. Ona będzie tutaj obrażenia od płomieni zadawała fajne. Obrażenia od żywiołów mam. W walce wręcz w ogóle nie mam obrażeń. Ona będzie fajne obrażenia zadawała. I mamy jednego węża. No to jeszcze trochę za mało. Ja w ogóle regena nie mam, ja mam 5 regena. Tak teraz dopiero ogarnąłem, że jak ja otrzymam obrażenia, to muszę naprawdę uważać przez resztę fali. Itemki jednorazowe za 5 leczą, czyli całkiem nieźle. Nadal na 10 fali 5 HP z owocków to jest dużo, ale... No jest kiepsko z tym leczeniem, naprawdę jest... Przeciętnie, przeciętnie. Mogłoby być lepiej. Dobra. Idziemy sobie dalej na kolejną falę. Fala 10 jeszcze nie jest problemem. Same elitki z tego co widziałem mamy. I się trochę boję tych elitek, bo to jest chyba build, który sobie da radę raczej luźno z dużą grupą przeciwników. Nie wiem jak z elitką. Ale z elitką zawsze pomaga to, że bijemy zależnie od szczęścia, więc losowo będę zbijał przeciwników. Podnoszenie materiałów będzie działało, powinno być nieźle. 15 do szczęścia, belkolar, rana głowy, blizna i mamy już normalne kryty. Boże, kryty, mamy normalnego expa. Destruktor jest, kurde, ja nie mam obrażeń, nadal biję mnóstwo. Ślimaka wezmę, świeczkę. Nie chcę minus 10% wrogów, minus 5 obrażeń. Nie, torbę wezmę, ślimak. Kolejny bug. Ale się dalej. Boże, mówię ostatnio o wakacjach. Dostaję dużo komentarzy. Niektórzy tak na PW piszą. Ryf, nie mów kiedy jedziesz na wakacje, bo ktoś cię okradnie. Myślę, Boże człowieku, ja mam tutaj sąsiadów 2-4 na 7. To jest najlepsze, jak masz sąsiadów emerytów, że oni wszyscy cię znają i tutaj jak ktokolwiek podchodzi niewiadomy, to jest po prostu od razu przesłuchiwany jest po prostu. A emeryci też mają coś takiego, że ja czasami nie śpię do 3-4, bo gram na kompie i ja słyszę, że moja sąsiadka emerytka do 3 siedzi i ogląda telewizję. To jest po prostu niesamowite. Po co inwestować w monitoring, jak można mieć po prostu sąsiadów emerytów. To jest cudowne. Lubię mimo wszystko, o Jezu, strasznie mili ludzie zawsze, nie? Powiem wam, że ci młodzi jak są w bloku, to jak, o Jezu, nie, zbiłem ziomka z itemem. Znowu, oczy obcego zawsze powinienem brać. 5% obrażeń, ślimak, bak, rana głowy. Wrzątek. Zastrzyk, trująca maś. I lecimy, potwór elitarny. O, tu to może być kłopot. Mamy, no w bloku mam też troszkę osób młodszych. No ale to młodsi to zazwyczaj wiecie, każdy żyje swoim życiem i jest takie... Kurde, nie lubię tej elitki. Ona jest naprawdę skubana, silna, no, olewam ją. Muszę się trochę uleczyć, niech on se szarżuje jak chce. Ja jej nie zbiję, nie ma żadnych szans w ogóle.
Ty, no ja już tu umrę. Uciekanko jest. Bez kitu. No, nie ma szans tą elitką. Zmieniam zdanie, to jest najtrudniejsza elitka w grze ostatnio, jak dla mnie. Parę podejść mi już zniszczyła, no. Wracając, jak mam młodszych sąsiadów w bloku, w sensie młodszych, no w moim wieku ludzi, albo tam parę lat starsi, to jest tylko cześć, 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 cześć. A te starsze panie, starsi właśnie sąsiedzi zawsze. O, dzień dobry, Łukasz, jak tam coś tam, o, co tu się stało w nogę? Ja też sobie skręciłam, ale to 25 lat temu, jak byłam młoda, coś tam jest. Lubię, lubię strasznie taki small talk w bloku po prostu. Siedna kryta, zaryzykuję, nie wiem czy działa ten kryt, ale wezmę. Zastrzyk, pazurowiec, wymieniamy dalej, szklane działo. Nie za bardzo, ja mam za mało pancerza. Kolejny wąż jest super. Dynia jest git, chociaż nie mam przebijania, ale może zadziała. Ty, miotacz ognia! No to ty! O, nie stać mnie na to. No to różkę mogłem nie sprzedawać, ale miotacz ognia definitywnie lepszy niż różka. Ja w ogóle nie mam wrażeń w walce wręcz. Co tu się dzieje? Mi się nie trafiają? Czy ja ich nie biorę? O co chodzi? Ale ja nic nie robię tymi obrażeniami z bliska. W sensie nic nie mam. To się nawet nic nie zmienia z tej postaci w połowie fali. Ja tak połowa fali była i mówię, o, może teraz coś zacznę robić. No nie, bo ja nie mam obrażeń, sobie miały się zmienić w ogóle w te żywiołowe. Boże, dobrze, mam dużo szczęścia, to powiem wam, że dużo tych owocków leci po prostu. Ja się z nich leczę, ale no z leczeniem jest fatalnie. Pancerza i uniku też nie mam za dużo. Mam chyba dwa pancerza, oni biją mnie po 16 punktów obrażeń, 2-3 hity. I to jest max, jakie mogę otrzymać tutaj. No nie jest dobrze ogólnie. Damage jest znośny, ale cała reszta tak. Ten build nie ma sensu za bardzo w całej reszcie. Masakra, jak oni tłuką. No strasznie trudno. Pomnik nie chce. Pazurowiec spoko. 3 do pancerza. Trójkąt mocy, ja za dużo tutaj obrażeń otrzymuję. Miotacz ognia może coś zmieni, nie wiem. Rykoszet! O! Wędrujący robot jest spoko. No i lecimy dalej. No to teraz te pociski jak będą rykoszetować, powinno to wyglądać troszkę lepiej. Boże, nawet te pociski płonące rykoszetują. To jest śmieszne. No naprawdę, nieźle, nieźle. Troszkę zwiększają realny zasięg tego pocisku, bo on ma strasznie mały zasięg, a tak jak rykoszetuje, to przeleci drugie tyle tak naprawdę, jak dobrze trafi. Ale ja tego, ile ja tych obrażeń otrzymuję, no to jest jakaś masakra. A mam takie bronie, że nie za bardzo jestem w stanie stać daleko przeciwników, nie? No ja muszę podejść, żeby zadać obrażenia. A robiąc to, narażam się strasznie na damage. Ty, ja wrzuciłem Isaaca? 14:45, nie no, wyszedł chyba. Za 15 minut tego odcinka sprawdzę, czy wstawiłem Isaaca. Ejciu, dobrze, do jutro. Już tylko stream. Dzisiaj Grounded jeszcze do nagrania z Mangim i mogę sobie grać w Pillars of Eternity dalej. Mistrzostwo w końcu! Jakiś item. Budowle pojawiają się obok siebie. Nic ciekawego. Wędrujący robot, hełm. Siadam za małą szybkość. Ja w ogóle szybkości też nie mam. Ty no, non-stop te same itemy widzę. Rana głowy jest spoko, ale bez przesady. Wąż jest git, no. Gówno. Nie mam speeda. Oj, 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 oj. Oj, to jest zła elitka. Oj, to ja umieram tu chyba. Idzi, budzi, budzi, budzi. Nie ma szans w ogóle, nie ma szans. Gówniane. Skidu, no stop, to samo. Ilość te przeciwników tutaj nic nie zmieniła. Ale naprawdę, że ja nic szybkości nie miałem. Ty no, ale nie bije dużo ten build, nie? W jednego przeciwnika. Tak mi się wydaje, że nabicie jednego przeciwnika nie jest za bardzo. Wiecie co, jakoś nie czuję tego bohatera. Ja bym sprawiał na nowo Dwarfem i zagram po prostu bez trybu nieskończonego nim. Na nowo Gimli'ego może chociaż zrobimy. On dostaje pancerz, pancerz jest zwiększony. Zaczynamy z kowadłem, mamy zerowy zasięg, zero uników, max HP zmniejszone, zasięg zmniejszony, więc grubo.
No to chyba z kolczastą tarczą i bronię typowo na pancerz. Grałem ostatnio z młotami, ale to nie za bardzo wyszło. Z tarczą wydaje mi się, że będzie to szło troszkę lepiej. Ale oczywiście nie musimy lecieć tylko i wyłącznie na tarczę. Jak się trafi jakiś fajny item typu młotek, też moglibyśmy sobie na niego zagrać. No ale ta tarcza wydaje się zdecydowanie w tym momencie najlepsza. Tutaj oczywiście bez sensu, nic ciekawego. Zacznijmy może od zbierania. No. Kolczasta tarcza, łagodny obcy, brzydki ząb, kolczasta tarcza i jest bardzo fajny początek jak na razie. Max AP mam żałosne, więc zastrzyku tam nie blokowałem. Bo tu z HP rzeczywiście będzie spory kłopot. Tarcze mają o taki minus, że ja mam kowadło i to kowadło będzie mi dawało pancerz, ale dopiero w momencie, w którym będę miał wszystkie bronie ulepszone, więc on będzie ulepszał na razie te tarcze i one będą dzięki temu lepsze, ale nie będę dostawał pancerza przez to. A ja na pancerz na starcie mam 12, więc nieźle. Mimo, że mamy zmniejszone max HP, trzeba brać max HP jak dla mnie. Brzydki ząb, kolczasta tarcza kolejna. No i tyle tak naprawdę. W co mógłbym jeszcze tobą iść? No nic, czy jest jakaś jeszcze inna broń, która ma obrażenia zależne od pancerza? Oprócz tarczy. Nie wiem, nie kojarzę. Szedłem ostatnio tą postacią na młoty, ale to rzeczywiście no nie wyszło najlepiej. Ta tarcza mi się wydaje zdecydowanie lepszym pomysłem, bo tak... Ej, no dobra, nie, ja nie idę na żadne inne bronie, bo mówię, nie kojarzę, żeby była inna broń zależna od pancerza, a na pewno nie w 100% tak jak tarcza. To jest kolejne podejście w stylu. Jak ja się skupię tylko i wyłącznie na tarczy i pancerzu, nie będę musiał iść w żadną inną statystykę, a to jest oszczędność pieniędzy, to jest więcej roli, to jest więcej tej statystyki, którą rzeczywiście potrzebuję. Szybkość sobie weźmy, mam na minusie. Prędkość ataku, bo ja uniku chyba no nie mam, nie? A czemu mam minus szybkość? A, bo to mi daje minus szybkość, okej. Okay. Obuchowe bronie, no dobra. Szansa na unik zerowa, max HP zmniejszony, zasięg zmniejszony. Okej, czyli w szybkość normalnie mogę iść. Kolczasta tarcza kolejna. Wymieniamy itemki, blizna. Jeszcze mniejszy zasięg, ale dobra. Odrzut? Nie, mam duży. Nie potrzebuję więcej odrzutu raczej. Kuponik, urocza małpka. O, i to jest super leczenie. Urocza małpka, jedno z najlepszych chyba leczeń na tą postać możliwe. Bo leczymy się podnosząc materiały po prostu. Ja max HP nie będę miał dużo, więc to takie leczenie będzie więcej warte tak naprawdę. No, to jest super połączenie. Mniejsze max HP, ale większy pancerz. Realnie oznacza taką samą ilość pocisków do przyjęcia. Za to taka sama ilość regena wyleczy nas procentowo za więcej przy mniejszym zdrowiu. Tak matwane, jak kocham tak tłumaczyć takie rzeczy, które teoretycznie każdy rozumie i są proste. Ale ja sobie zdaję sprawę, że też czasem jest dużo młodszych widzów i takie wytłumaczenie mi się wydaje, że jest bardzo spoko. Chciałbym już wziąć na unik, ale oczywiście bez sensu. Wymieniamy to, na regen też nie będę szedł. Procent do obrażeń jest super, urocza małpka, kupon oczywiście jak zwykle w złej kolejności. Kawa, kolczasta tarcza. Ty mógłbym iść na kiszkę i na płomień. Nie, dobra, co ja gadam za głupoty w życiu. Kolczasta tarcza, nawóz, bo ja nie idę w obrażenia kontaktowe. To nie zadaje obrażeń kontaktowych. To ma obrażenia tylko i wyłącznie od pancerza. Naprawdę, ja nie wiem, jak ja mogłem tą postacią pójść na obuchy. Ja wiem, że chciałem dla beki na coś innego, ale no... Już nie oszukujmy się, te obrażenia starczy tylko i wyłącznie od pancerza. Tu nic nie musisz robić tą postacią, bo na co level po ulepszaniu tarcz będzie zwiększała damage tak naprawdę. Dzięki temu, że no kowadło mamy. Jak mamy na maksy ulepszone bronie, dostajemy co rundę 2 do pancerza. Jedyne co, to bym chciał sobie zwiększyć troszkę mimo wszystko zasięg na tej postaci. Wiem, że modyfikacje na zasięg są zmniejszone o naprawdę dużo, ale no i tak chciałbym trochę tego zasięgu więcej. Dziwne żarcie, świetne. Tutaj pancerz jeden. Krzywe usta są genialne. Nawóz, kolczasta tarcza, mamy max kolczastych tarcz. Maszyna do recyklingu praktycznie zawsze się zwraca. Żabka jest spoko dla nas, jak najbardziej. Żabka nawet mi się teraz kojarzy tak z żabką polską.
Ale żabka to się w ogóle jakoś tak zmieniła kompletnie. Nie, ja nie wiem, czy wy kojarzycie, ale przecież jak ja byłem mały, w tym jakimś 2008 roku, sklepy Żabka to były takie typowe monopolowe. Zaniedbane sklepy, takie osiedlowe. Nie chciałem chodzić do Żabki, bo to tak samo jak miałem Biedronkę. Wolałem chodzić do Tesco. Chociaż w 2008 to chyba jeszcze Tesco nie było, chociaż może już był, nie wiem. Nie chciałem chodzić do Biedronki i do Żabki, bo tam zawsze byli same żule. W sensie, byli sami żule. Takie miałem sklepy u mnie w okolicy, nie wiem jak u was było. Ale rzeczywiście to były najbardziej obskurne sklepy. Szczęście na minusie, ale więcej PD. Ja wolałbym mieć dużo szczęścia mimo wszystko, więc oleję ten przedmiot. 6 do szybkości poruszania się, 7 nakryta. Żabka, maszyna do recyklingu. Gekon jest świetny, hełm. Łagodny obcy, tarcza na ulepszenie. I tyle, lecimy dalej. Co mówiłem o Żabkach i Biedronkach, szczególnie Biedronka. Biedronka się zmieniła, wydaje mi się, na lepsze zdecydowanie. Teraz Biedronka to jest zwykły sklep, się nie różni niczym Biedronka w środku od jakiegoś, nie wiem, Lidla. Znaczy Tesco tak jak było, no naprawdę. Ale ta Biedronka, którą ja miałem przy dekadzie w Skierniewicach, parę razy tam tylko byłem, Boże, tam zawsze, a to jakieś po prostu piwo rozlane, podłoga się lepiła. W kolejce połowa ludzi to były po prostu żule z jakimiś amarenami. Waliło tam jakimiś szczynami i żygami. O Jezu, no nienawidziłem po prostu robić zakupów w tych sklepach. I Biedronka dokładnie tak samo, po prostu lepiąca się podłoga, syf i to logo stare Żabki, bo teraz jest Żabka i po prostu te oczy niby jest z napisu i jest uśmiech. A kiedyś była ta Żabka taka w bok przekrzywiona i ona zawsze taka się wydawała mega pozytywna i patrzysz na ten sklep i ona taka po prostu powinna być jak sad GPP, nie? Nieważne. Nie no, 3 do pancerza, 10 do zbierania jest spoko, ale 3 do pancerza, 8 do obrażeń. Kolczasta tarcza, łagodny obcy. Język obcego. Wróżka jest mega spoko. I tu tak naprawdę nic. No rakieta, mniejszy trochę atak, spitale. Za to większe obrażenia. Ślimaczek jest świetny, okulary są świetne. I kolejna kolczasta tarcza do ulepszenia. Ja wiem, że te itemy się same ulepszą, ale im szybciej ja ulepszę je sam za pomocą itemów, to tak naprawdę to jest kupienie dwóch pancerza, nie? Rundę wcześniej skończę ulepszanie przedmiotów. Tak naprawdę to jest właśnie 2 do pancerza. Ja tak naprawdę też powinienem spojrzeć na te przedmioty. Nie powinienem mieć ani jednej szarej, w sensie białej tarczy. O jest. Zwykłej tarczy nie powinienem mieć żadnej. Na koniec sklepu, na początek fali, bo to oznacza, że stracę ładunek z kowadła na ulepszenie gówno itemu na drugi poziom. Jak już ma ulepszać, niech ulepsza, nie wiem, fioletowy na czerwony, albo już chociaż ten niebieski na fioletowy, ale no ulepszanie białej tarczy to jest raczej strata czasu i zasobów. Ostry sos spoko, nawóz oczywiście. Obrażenia w walce wręcz już chciałem wziąć. 6 do szybkości. Kolczasta tarcza. No i zróbmy coś takiego. Niech ulepsza same na czerwone. Jak się trafi fioletowa tarcza, to kupię i tyle. Ślimaczek jest świetny. Okulary, wróżka. Mogłem kupić wróżkę najpierw, ale już trudno. Nie kupuję szarej kolczastej tarczy. To jest strata pieniędzy. Lecimy dalej. Kupi się od razu fioletową. Jak już niebieska będzie, to kupię. Ale najlepiej byłoby kupić od razu fioletową. No i ją ulepszyć w jedną rundę, w jedną turę na item czerwony. A tak to biały, niebieski, fioletowy, czerwony. Cztery rundy, cztery fale tracimy na ulepszanie z kowadłem. To jest 6 dodatkowych punktów pancerza, jakie moglibyśmy mieć w te 3 zaoszczędzone fale. No dużo. Szczególnie, że ten pancerz jest ile? 25% więcej wart? No to będzie 7 czy tam 8 tego pancerza prawie. No to już w ogóle różnica jak dla mnie naprawdę spora. Dobra, jak na razie to ja widzę, że ja się leczę głównie z przedmiotów jednorazowych. Nadal mam dosyć mało max HP, a max HP to jest coś, co powinienem lecieć na tej postaci definitywnie. Ten pancerz robi roboty, ale max HP
i tak zwiększyć trzeba będzie. Świetna fala, no fala dziewiąta to jest zawsze świetna fala, nie oszukujmy się. Taśma? Jeden do pancerza, dwa max AP, nie ma szans. 15 prędkości ataku, wezmę zamiast 6 max AP. 9 nakryta, uuuu. 2 max HP, oczywiście, że biorę. Wróżka. Bullet time. Mniejsza prędkość ataku nasza podczas poruszania się, ale szybkość wroga mniejsza. Gdzieś ta szansa na... Nie będę tego brał. Hełm. Przynęta. Wędrujący robot jest bardzo spoko. Tarcza niebieska. Postaram się nie brać, kupię już fioletową. Naprawdę, no. Oszczędźmy te pieniążki po prostu. Blub. Bardzo spoko. I kolejna fala. Fala 10. Na 12 fali będziemy mieli elitkę. Ty no, teraz jak mam brzydkiego zęba. Zesłowanych przeciwników ze ślimaka. Bullet time'a co prawda nie wziąłem. No ale i tak oni się raczej nie będą zbyt szybko poruszać. I dobrze, bo ja nie mam za dużo movement speeda, a mógłbym mieć trochę tego movement speeda więcej. No ale cały czas biorę te itemki na pancerz, które ten movement speed mi po prostu zmniejszają. I nie działa to jakoś najlepiej. Zaraz jest elitka, za dwie fale, więc no na elitkę już typowo movement speeda trzeba sobie zwiększyć. Znowu się trafi ta szarżująca elitka i spoko. Jak będzie się poruszała w naszą stronę, będzie zeslowowana. Ale podczas szarży no ten slow już nie działa. I będzie mega, mega szybko za nami podążać. No ta szarżująca elitka. Mam nadzieję, że się nie trafi. Chociaż ta, co mnie zabiła przed chwilą w tamtym podejściu, też jest fatalna. Dwie najtrudniejsze elitki chyba. Gargulca nie znam, ale on jest jeszcze do przeżycia. Szybkość za mniejszy zasięg, ok. 9 max HP. 3 do pancerza, jaki tam regen. Blub. Zmieniamy dalej. Urocza małpka, super. Kawa, ekstra. Rakieta. Kawa. Szary na pewno nie będę kupował. Medal. Kurde, szkoda mi tego kryta trochę. Nie będę go brał. Hełm kolejny, znowu minus pancerz, ale okej. Mały gekon. Też git. No i lecimy. Fala 11. Po tej fali będę miał już wszystkie tarcze na poziomie czerwonym. Czy one się lepiej stakują? Tak, 200% pancerza biją. No to trzeba troszeczkę tego pancerza więcej mieć, bo to nadal nie jest jakoś specjalnie dużo. Dobrze, mam 37% zwiększone obrażenia, więc nawet nieźle jak na tą falę. Pancerz ogólnie będę zwiększał powyżej tych 40, już nie dla zmniejszenia obrażeń otrzymywanych, bo to już naprawdę dużo nie zmieni. Bardziej dla zwiększenia obrażeń moich. No. Bez sensu jest zwiększanie potem pancerza na zmniejszenie naszego, zmniejszenie otrzymywanych przez nas obrażeń. Szczególnie, że ja nie mam max dużo HP, więc no to i tak, tak czy siak najdzie moment, że przeciwnicy będą mnie one-shotowali. Chociaż nie, bo ja tutaj nie mam trybu nieskończonego, gramy do 20 fali. No, bo przy długi odcinek byłby Gimlim, już graliśmy i tak, więc a mówię, ten build kompletnie nie ma szans na przeżycie długo. Zero uników, mały max HP, nie ma szans żadnych. Okulary przeciwsłoneczne są świetne, 10 prędkości ataku. Kamienna skóra jest... Jok, dobry item na tą postać. Trujący napój, oczywiście. Kolejny kryt, świetnie. Nieźle, ty, no i dobra, mamy elitkę. Najprostsza elitka w grze. O Jezu, jaki ty jesteś super łatwy. Jezu, jaki ty jesteś banalny. I zawsze mi się chce grać w Diablo, jak cię widzę. No naprawdę, Butcher to jest coś niesamowitego. Jak pierwszy raz grałem w Diablo 1, jak byłem dzieckiem, takim dzieciakiem. I naprawdę, jak zobaczyłem Kowala, aż wyłączyłem komputer. No po prostu się obsrałem, nie? Jak ktoś grał za młodu Diablo 1, wie o czym mówię. Jak się wchodzi do tej komnaty po prostu rzeźnika, on nas wita. Okropne, okropne. Ale fajne, kurde. Wiem, że nigdy więcej takiego poczucia nie będę miał grając w zwykłą grę, nie? Bo to było Diablo, no to był hack and slash, chodzenie po jakichś lochach i zabijanie przeciwników jak lecą po prostu. To nie była nawet gra horror. Ale wiem, że już nigdy więcej takiego doświadczenia po prostu w grze nie będę miał. No bo ja się na horrorach teraz śmieję. Ja nie mógłbym chodzić do kina na horrory, bo niszczyłbym po prostu
ludziom seans. Dodatkowy żołądek jest genialny. Max HP zwiększamy teraz za każdym owockiem. Belkolar? Bez sensu. Cyberkula bez sensu. 10 atak speeda. Okulary. Lyry przeciwsłoneczne. Szklane działo nie za bardzo. Kupmy tą tarczę już, bo już ile można. Łagodny obcy. Mały mięśniak, nie? O, no i jest fioletowa, super. Chociaż dosyć dużo wydałem jak na te dwa pancerze, ale niech będzie. Dziwne żarcie. Groźny króliczek. No i git, lecimy sobie dalej. Nie będę miał zbyt dużo owocków do podniesienia, do podnoszenia mi się wydaje. Nie mam za dużo szczęścia, więc owocków się po prostu trafiać nie będzie dużo. Jak nie będę miał max HP, no to już w ogóle nie będę miał jak sobie zwiększyć tego maksymalnego zdrowia. Postaram się mimo wszystko oczywiście podnosić te owocki, kiedy tylko będzie możliwość. Każdy owocek podniesiony przy maksymalnej ilości zdrowia to dodatkowy jeden punkt zdrowia. No w naszym przypadku co drugi to jest dodatkowy punkt zdrowia, bo tam chyba o 50% mamy zmniejszone to HP, z tego co kojarzę. Ale i tak bardzo, bardzo spoko. No ale tutaj, chociaż ty no, regena mam dużo. Ale ten regen tu robi robotę, bez skitu. Ej, super jest. No ta wróżka. No mówię, jak mamy dużo pancerza, a mało zdrowia, to ten regen to jest najlepsza rzecz, jaką możemy wziąć. Teraz przeciwnicy mnie biją po 5. Normalnie to mnie bili na tej fali po ile? 16? Dajcie spokój, tak jakbym miał 3 razy tyle regena w porównaniu do tamtego podejścia. Obrażenia za zasięg, niech będzie. Kryt. To hełm wojownika, oczywiście. Ale movement speed też by mi się przydał. Kupię ten medal na ten movement speed, bo naprawdę jest bieda, bieda, bieda. Króliczek kolejny, oczywiście. No i tyle. Potwór elitarny, modliszka. Oj, mamy bosika co szarżuj. Oj, ja biję damage. Kurde, faja. Nieźle. O, panie Fertku. Ale widziałem ostatnią przeróbkę zarąbistą. Na YouTubie się wyświetliło Ferdenheimer? Coś takiego. Gościu zrobił przeróbkę Świat według kiepskich na Oppenheimera i wyszło genialnie, po prostu genialnie. Zarąbiste, zarąbiste. Kocham takie przeróbki. Co to będzie, jak będzie to AI? Ile jak śmiesznych filmików będzie można robić z tego AI? To jest... Jakie to będą możliwości? Jak na razie to jest, już mnie tak to denerwuje. No, za pierwszym razem to było śmieszne, ale teraz jest taki wysyp tych, jak papież mówi coś. I było, że tam papież mówi historię o śnieżnym koczkodanie, nie? I o, no beka, ale teraz już co chwila, już ile można. Krwawa ręka, fatalny item na tą postać, fatalny. Przetwarzamy, hełm biorę. 9 max HP, króliczek, medal, kuponik. Trujący napój, hełm wojownika, zasięg podnoszenia też i lecimy sobie dalej. O jest jaka sparuwa. Z Mangim zaraz będę nagrywał grandę, to chyba nie wiem. Ręcznik taki zimny z wodą sobie po prostu wezmę na kark. Bo ja że pamiętam, że kiedyś były takie mega gorący czerwiec, bo ostatnio tak się trochę przesunęło, nie? Że czerwiec jeszcze nie jest tak gorący jak kiedyś, mi się wydaje. Dopiero od lipca i sierpnia tak się robi i listopad jest cieplejszy niż kiedyś, a czerwiec jest zimniejszy niż kiedyś. Tak się przesunęło w prawo po prostu na ośce. Albo tak się tylko mi wydaje. Ale pamiętam jak w gimnazjum byłem, no to rok szkolny jeszcze był, czyli właśnie czerwiec jeszcze. I pod koniec roku szkolnego było strasznie, pamiętam, że była parówa nie do wytrzymania. Myśmy lekcje, no już na koniec roku i tak te lekcje, to wiadomo jak wyglądają, nie? Ale wtedy to już w ogóle nic nie robiliśmy, bo nam się nic nie chciało. Pamiętam, że chodziliśmy z kumplem po szkole i mieliśmy basen tego dnia, to wzięliśmy po prostu ręczniki do wycierania się. Basen na koniec dnia, a my już na pierwszych lekcjach. Szybkość. Hełm wojownika, lemoniada, szaleństwo. Tu nic. Tu nic. Hełm wojownika, Boże, ile pancerza mam. Ostry sos mogłem wziąć jeszcze. Lecimy dalej. Z kumplem już na pierwszych lekcjach zasuwaliśmy sali po prostu mokrzy od tych ręczników, właśnie tak zimne ręczniki, właśnie zmoczyliśmy i chodziliśmy
Potem dziewczyny jeszcze namówiliśmy, o to było zabawy. Nieważne. Trzecia klasa gimnazjum, no. Mega się dobrze czujesz, jak już jesteś ostatnim rocznikiem, nie? To ty rządzisz tą szkołą. I pamiętam, że chodziliśmy, lekcje są normalnie, a my schodziliśmy z kumplem, z Mateuszem po prostu po gimnazjum, otwarte wszędzie sale lekcyjne, bo paruwa po prostu, nikt nie mógł wytrzymać. I się dzieci dziwiły, a pamiętam, jeszcze pani od matematyki była taka: co tego, że koniec roku, nadal prowadzimy lekcje. I właśnie miała lekcję z jakąś tam pierwszą klasą. I oni tylko tak patrzą, o nie, a te starszaki se chodzą dla beki, jeszcze piłkę jakąś do siatki znaleźliśmy i przed szkołą graliśmy. Pani dyrektor, a co wy tu robicie? Czemu nie na lekcjach? A, bo jest tak gorąco, że poszliśmy zagrać w piłkę. A pani dyrektor, nasza była wychowawczyni, no dobra, to zagrajcie. O nie, miałem wziąć ten item, to taki dobry item był, no, co ja odwaliłem? Przejdź do szybkości, bo nie mam szybkości, nic. I znowu nie będę miał. Regen, a nie, szczęście, tak, klient dzisiaj wielkie szczęście, to chciałem, znowu, Jezu, ile się trafia tych samych itemów, jakiś, nie wiem, jakiś dzisiaj jestem, no co by będzie, bez kitu, no. No to są dobre itemy, ale non stop to samo. Zero jakiś różnych itemów. Ile ja obrażeń bije? What the fuck? Masakra. No, powiem wam, że... No bo mówię, naszą wychowawczynią była pani od informatyki. I chyba przez cały pierwszy rok była naszą wychowawczynią. A na początku drugiego roku stała się dyrektorką. I mieliśmy nową wychowawczynią. Ale powiem wam, że mieć dyrektorkę jako wychowawczynię ułatwiało nam życie trochę w gimnazjum. Boże, mogliśmy trochę robić więcej głupot i... Było przymykane oczko na to. Jezu, panią od plastyki pamiętam, że zamknęliśmy raz w sali. Znaczy ja nie zamknąłem, ta patola z mojej klasy zamknęła. Przyszedł chłopak, bo go wywalili z innej szkoły. U nas wytrzymał pół roku i też chyba poszedł do innej. Ale panią od plastyki zamknął, pamiętam. W tym schowku na te wszystkie te papirusy, te bloki A3 i tak dalej, te farby. Saki nauczycielkę w sali. Jeszcze bił, że tam zaraz został. Dobra, nieważne. Nie, że ją bił, tylko w drzwi jej tam walił. Zostaniesz tam do końca. Chora klasa. Jezu, jakie gówno. Bliznę se wezmę i lecimy dalej. Ja mam minus 3, ja mam minus 15 do szybkości. Ile mam? Ja mam 63 pancerza, no to nie jest aż tak dużo. Ta szybkość jest tragiczna, ja tu z level upów szybkość zwiększana musi być, bo masakra. Tu ja mam 81% zmniejszone obrażenia. Ponad pięciokrotnie mniej mnie biją. Ponad pięciokrotnie więcej by bili, gdybym ja miał pancerza. Ponad 20 by mi HP zadawali. Masakra, kosmiczna różnica. Co tam jeszcze głupiego robiliśmy? Nie, ja to też mówiłem, o tym właśnie kumplu, co rzucał petardy odłamkowe z ołówkiem zza okna. Właśnie pani dyrektor go przyłapała. Konrad, co ty robisz? Co mówiłem, że teraz jest nauczycielem. Masakra po prostu, masakra. Ale lepiej się dowiedzieć, że ktoś robił coś głupiego i został nauczycielem, niż tak jak większość moich znajomych, że miłe chłopaki, a siedzą w więzieniu, nie? Szybko zbierzemy. Prędkość ataku, drzewo. Krzęcy napój. Szybkość mi daj. Nie, no ile on... 6 hełmu wojownika, pierwszy raz coś takiego widzę. Wezmę, ale no, przesada. Te same itemy, w tamtym podejściu tak samo było, dzisiaj non stop te same itemy się trafiają. Aż dziwne. Widzicie, pokazuje to nam, że potrzebna jest różnorodność, żeby dobrze grać, chociaż mam OP podejście, to ja nie wiem. Głupoty gada. Fala 20 zaraz, no raczej luz, no. Ten żołądek dużo tu zrobił, nie? Max HP mam mega zwiększone. Jakbym tego HP miał 50, no to byłby kłopot. A teraz tego HP jak mamy 100, non stop jeszcze HP zwiększane i pancerz z tych hełmów wojownika. Teraz ja biję dużo, ale no nie na długo, naprawdę to nie są obrażenia, które mogą się zwiększać jakoś bardzo. Ten pancerz
trudno o niego normalnie jest. I dwa pancerza skowadła co turę. Dużo by tutaj raczej nie zmieniło. Boże, już naprawdę zapominam. Powiem wam, że dobrze tak. To jest ciekawe. O tym nie myślałem nigdy. Tak teraz mnie tak dopiero to uderzyło. Coś ciekawego, szaleństwo. Demoniada. Kajdany. Nie. Drzewo. No nic już nie kupię. Lecimy. Fala 20. Teraz dopiero tak mnie to uderzyło. Często moi znajomi mówią: Boże, jaką ty masz pamięć. W sensie ja mam pamięć krótkotrwałą straszną. Nie, ja nie pamiętam co mówiłem 5 minut temu na odcinku. Nie oszukujmy się. Taka jest prawda. Ale ja pamiętam bardzo dużo moich jakichś wspomnień z dzieciństwa, ze szkoły i tak dalej. I... Co to tylko weźmy? Fortress. 3% obrażeń za każda posiadana pancerza. Na tą postać, dobre. Ale skąd się bierze to, że ja tak dużo wspomnień pamiętam ze szkoły, z dzieciństwa i tak dalej? I teraz dopiero tak o tym pomyślałem, że po prostu może dlatego, że ja nagrywam odcinki, tym się dzielę z ludźmi i sobie przypominam to i opowiadam to na nowo? Opowieść zanika, jak nie jest opowiadana, nie? Ja wiadomo, nie rozmawiam z rodzicami i znajomymi cały czas, nie wspominamy tylko i wyłącznie jakichś starych wspomnień ze szkoły, ale jak nagrywam te odcinki, to się dzieje w miarę regularnie i może dlatego po prostu te wspomnienia tak dobrze pamiętam i podtrzymuję. Dobra, a jak na razie, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i się widzimy w kolejnym już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!